Hi, hej, hello! Słuchajcie, dzisiaj moja jabłka, jak widać, się cieszy bardzo mocno, bo dzisiaj jest odcinek dla mnie, bo będę robić dwie hipersadzonki z pnączy, coś na co już od dawna miałam ochotę, żeby mieć takie dwa po prostu wielkie, wypasione, takie gigantyczne rośliny. Ustawię je sobie na kwietnikach i będą mnie cieszyć. Ale żeby nie było, że Wy na tym też nie skorzystacie, to od razu poruszymy sobie przy okazji dwa zagadnienia. Pierwsze to pokażę Wam, jak przygotować fajne podłoże dla pnączy, a drugie to pokażę Wam tak troszkę, jak dobrać osłonki do roślin, bo często też mnie o to pytacie i mówicie, że macie z tym problem, więc też myślę, że tutaj trochę skorzystacie. A jeżeli film Wam się spodoba, to oczywiście nie zapomnijcie dać lajka i zasubskrybować kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo to nam pomaga się też rozwijać i nagrywać jeszcze więcej fajnych treści, a my już przystępujemy do dzieła. Będę przesadzać, słuchajcie, marble, Epipremium Marble Queen i Philodendrona Scandens Brazil. To są tak, część okazów mam z domu, które już tutaj sobie rosną i rosną, a część dokupiłam jeszcze w dżunglu na tę okazję. Przypominam, że w dżunglu zawsze macie duży wybór pnączy, bo to ja o to dbam. Ja mam tutaj sobie też kawkę zrobioną, zapewne za chwilę będzie to kawa z ziemią. Nie wiem, czy wy też pijecie kawę z ziemią, bo ja jestem jakoś już, to przewija się przez moje życie motorycznie, kawa z ziemią, ale nie jest, nie smakuje jakoś źle. No to co? Zaczynamy od podłoża. W miseczkach mam zwykłą ziemię, takie coś, co możecie kupić w sklepie pod hasłem ziemia do roślin zielonych czy coś takiego. No i teraz tak, jakbyśmy posadzili rośliny w samą taką ziemię, bez niczego, to ona by po pierwsze była mało przepuszczalna, zbrylałaby się i w momencie, kiedy by była podlana, to by się tak za bardzo właśnie lepiła, oblepiała korzenie, byłoby tam za mało powietrza, i to wszystko mogłoby doprowadzić do tego, że zaczęłyby się w podłożu namnażać bakterie i grzyby z tych niekorzystnych, które wywołują gnicie korzeni i gnicie wierzchołków wzrostu, plamy na liściach i ogólnie nic dobrego. Z kolei, gdy ziemia by przeschła, to zrobiłaby się taka skorupa, która by zaczęła odstawać od ścianek doniczki. To też jest niedobre. Dlatego takiej ziemi jak najbardziej możecie używać, ale nie sol. Trzeba jeszcze do niej dodać różnych składników, jak w cieście. No i zaczniemy sobie, słuchajcie, od wermikulitu. To może być wermikulit, to może być perlit. Jakby jedno i to samo. Generalnie to są takie drobinki pochodzenia mineralnego, które są odpowiednio tam przygotowane, oczyszczone i tak dalej. I one dodane do podłoża sprawiają, że ono właśnie się tak nie zbija, nie zbryla, tylko jest bardziej luźne, przepuszczalne, że jest tam miejsce nie tylko na wodę podczas podlewania, ale też na tlen, bo w ziemi musi być też powietrze, żeby to wszystko działało fajnie. Wermikulit się aż tak bardzo nie pyli. Najgorszy jest, słuchajcie, z pyleniem perlit. To jest po prostu masakra, to trzeba w maseczce mieszać. Dobra. Teraz sobie dodam kory sosnowej. To jest taki dodatek, który też troszeczkę rozluźni podłoże i doda takiej materii organicznej trochę, która też fajnie wpływa na rośliny. I co jeszcze? Co jeszcze dodatkowo? Dodatkowo troszeczkę kora też pomaga utrzymać wilgotność w glebie, żeby to aż tak bardzo, bardzo, bardzo nie wysychało. Generalnie tą korę powinnam była wyprażyć. Nie zrobiłam tego, więc już trudno. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie to bez konsekwencji. Ale korę wypraża się w piekarniku przez 15 minut w temperaturze 150 stopni, dlatego że ona często, mogą na niej znajdować się jajeczka ziemniurek. I potem jak się wylęgną, to Wam się po prostu rozlecą po pokoju. Więc dobrze jest zawsze zarówno korę, jak i wszystkie podłoże, które korę zawierają, wyprażyć. No ja tego nie zrobiłam, trudno. Mam nadzieję, że akurat tutaj tych ziemniur nie będzie. Teraz dodamy sobie chipsów kokosowych. Słuchajcie, to nie są chipsy do jedzenia, bo naprawdę powiem to, bo ktoś mnie o to ostatnio pytał, czy ma dodać
takich chipsów z kokosa kupionych w sklepie, naprawdę, czy ma tego dodać do ziemi i czy to nie będzie się psuło. To nie są takie chipsy do jedzenia, tak? To są po prostu kawałki kokosa, tak grubo pokrojone. O! No i to też naszą ziemię sobie rozluźni. I też jednocześnie troszeczkę ten kokos jest o tyle fajny, że on absorbuje wilgoć, jak jest jej za dużo. I jak jest jej z kolei za mało, to trochę jej oddaje. No i jeszcze dodamy keramzytu. To są takie też mineralne, też taki mineralny dodatek, który też ta sama funkcja, tak? Rozluźnia podłoże i sprawia, że jest ono lepiej napowietrzone, bardziej przewiewne, a co za tym idzie, zdrowe dla roślin. W ogóle ostatnio moja Inka się zaczęła wkręcać w mieszanie podłóż, więc teraz zawsze na dostawie sypię jej troszkę do małych doniczek różnych właśnie keramzytów, perlitów i ona sobie siedzi i to łyżeczką przysypuje i miesza. No właśnie, no i teraz trzeba to pomieszać. I tu ja już po prostu słyszę w swojej głowie szyderczy głos Szymona, który zawsze mnie ochrzania, cokolwiek robię, że biorę za małe naczynie. No i tak się stało też tym razem, ale to nic, słuchajcie, pamiętajcie, żeby się przy przesadzaniu nie denerwować, nie spinać, to ma być przyjemność. Co się tu może wydarzyć, to się trochę wysypie tej ziemi, no i trudno. I tak trzeba będzie potem pozamiatać, tak? Dobra, no i tak sobie to, słuchajcie, pomieszałam. I zobaczcie, teraz takie podłoże, ono w ogóle nie da się z niego nic ulepić. Ono się przesypuje przez palce, o, więcej sprzątania. Tak? I tak właśnie to powinno wyglądać, że Wam się to wszystko sypie, nic się nie klei i dzięki temu będzie tam powietrze, będzie ta ziemia po prostu fajnie taka zwentylowana, odpowiednia, nie będzie oklejać tak obleśnie tych korzeni, korzenie będą sobie mogły oddychać, nie będą się namnażać bakterie i grzyby i po co nam to całe tałatajstwo. No dobra. No to teraz co? Teraz doniczka nam jest potrzebna. Ja sobie wzięłam taką sporą. I ponieważ mi się nie mieściła do dobranej osłonki, to zrobiłam mój stary numer, po prostu obcięłam zwykłymi nożyczkami, tam z centymetr tej góry od doniczki. Zawsze tak robię, jeżeli się mi nie mieści, no bo to przecież tego nie widać, co to przeszkadza. Dobra, no i sypiemy na dno trochę podłoża. To jest ważne, żebyście nigdy nie wsadzali do pustej doniczki, tak? Rośliny, tylko trzeba najpierw podłoża nasypać na dno. O tak. I teraz będziemy sobie wsadzać nasze roślinki. Na początek zacznę od marbla. To jest egzemplarz zakupiony. Jak chcecie wyjąć łatwo roślinę z doniczki, to zawsze łapiemy z zapędy u nasady, nigdy za liście, bo możecie je poszarpać. Troszkę można tą doniczkę tak pouciskać, porolować z różnej strony i o, delikatnie wyjąć. No i teraz z grubsza sobie te korzenie, jak to zrobić, żebyście to widzieli? O, może na to. Z grubsza sobie te korzenie, o. Akurat te pnącza to się fantastycznie oczyszcza, bo to włókno z pomiędzy korzeni samo odpada, słuchajcie. Pamiętajcie, żeby każdą roślinę zawsze przesadzić po zakupie, to jest bardzo ważne. Rośliny są produkowane i transportowane w takim właśnie włóknie kokosowym, które nie nadaje się do docelowej uprawy roślin. Właśnie dlatego, że za długo trzyma wilgoć w obrębie korzeni, jest za bardzo zbite, nie jest oddychające i po prostu nie działa. Dlatego zawsze roślinkę trzeba po zakupie przesadzić, żeby, no widzicie chyba różnicę, prawda? Jak wygląda to podłoże, a jak wygląda to produkcyjne. No, a to jest mój marble, który już jest ze mną jakiś czas. On już jest w takim właśnie odpowiednim podłożu, więc ja tutaj nic nie muszę oczyszczać. Ja sobie to po prostu wyjmę i w ogóle będę się starała tych korzeni nie ruszać, nie dotykać, żeby ich nie szokować, bo po co? Skoro ziemia jest dobra, to go po prostu tu włożę. I już się robi ładnie. I tutaj jeszcze jest trzeci marble, który jest już ze mną bardzo długo. O, też przycięta doniczka.
jest już ze mną bardzo długo, tylko że on stał w łazience, gdzie mam bardzo ciemno. Oczywiście jest tam okno, ale to jest takie okno na no taki świetlik właściwie. I tego światła nie ma tam dużo, więc on jakoś bardzo szybko nie rósł. Ale jak na taką ciemnicę, to uważam, że wygląda przyzwoicie. I w ogóle marbl jest taką fajną rośliną, którą właśnie możecie w ciemnych miejscach też uprawiać i naprawdę sobie daje radę. To jest, uważam, fajne. No i tak tą ekipę tu wsadziłam. Jest już ziemia w kawie, jest dobrze. Teraz co muszę zrobić, to muszę dosypać tutaj podłoża jeszcze na górę. I jak będziecie właśnie przysadzać sobie coś, to zwróćcie uwagę, żeby na koniec dość się mocno ucisnąć ziemię wokół łodyg, tak? Wokół pędów, żeby tam nie zostały jakieś za duże powietrzne luki i żeby potem też, bo jak macie bardzo długie pnącze, ciężkie, już z długim pędem, to czasem zdarza się, że jeżeli tam dobrze tej ziemi nie uciśniecie wokół pędów, to ten pęd potrafi wyleźć z ziemi, po prostu pod swoim ciężarem wyciągnąć się, tak? No to oczywiście nie jest dobre, więc zawsze wokół pędów mocno dociskamy. Tak to wygląda po przesadzeniu. Jest ładnie, cieszy oko. No i teraz słuchajcie, osłonka. Wybrałam taką osłonkę. I zaraz Wam powiem właśnie, czym się kierowałam. Starałam się dobrać kolory do liści. Zobaczcie, że tutaj jest taka zieleń trochę zgniła, taka zgaszona, nie jakaś bardzo soczysta. I faktycznie na tym marblu też taka barwa jest. I dodatkowo dół osłonki jest beżowy, a też ta wariegacja na marblu jest taka beżowo-kremowa. Dlatego wydaje mi się, że to będzie bardzo ładnie wyglądać razem. To będzie efekt taki, no zobaczcie, pasują, prawda, do siebie i efekt będzie spokojny, taki zgaszony, nie jakiś jaskrawy, intensywny, na takim mi właśnie zależało, żeby to było uspokojone, pewnie to pójdzie do sypialni, a tam no ja nie chcę jakoś tam się bardzo szokować, tak, wolę, żeby tam wszystko było takie właśnie raczej uspokojone. I tym razem postanowiłam sobie, że umieszczę je niżej, poniżej linii wzroku, bo ja zawsze te pnącza umieszczam pod sufitem, no bo one się tak fajnie zwieszają, ale tym razem mam ochotę patrzeć na nie też z góry. Chcę widzieć tą część, chcę widzieć je w pełnej okazałości, więc tym razem powędrują nisko właśnie na kwietnik, żebym mogła sobie całe je oglądać, bo jak zwykle mi mało. To lecimy z drugą kompozycją, z brazilami. Tutaj podłoże wykonałam bardzo podobnie, z wyjątkiem tego, że dodałam jeszcze troszeczkę włókna kokosowego, takiego drobniutkiego, ponieważ filodendrony nie lubią aż tak strasznie przysychać i taką lekką wilgoć w podłożu lubią mieć, więc im to zapewniłam. No i lecimy sobie z pierwszym osobnikiem. Zobaczcie, jaki piękny, gruby, gąściutki. Wyciągamy. Jakoś też bardzo oczyszczać korzenie nie będę, zrobię to z grubsza. Bo to, tak jak mówię, no to te pnące tak troszkę tej wilgoci tam mieć lubią, aż tak bardzo im to nie przeszkadza. Mniej więcej tak to oczyściłam w takim stopniu. Wkładam sobie do doniczki i cztery są w ogóle. Widzicie, ja już nawet nie pamiętam, ile. Trzy są kupione, a czwarty, ten duży, jest mój. Także będzie naprawdę gigant, będzie pięknie. Mam nadzieję, że mi się zmieszczą wszystkie. Chyba muszę jednak je troszeczkę mocniej odczyścić, żeby mi tam po prostu wlazły wszystkie. Drugi. No, ale będzie fajnie. No i tak to wyszło, słuchajcie, cztery wielkie, grubaśne posadzone razem. Moim zdaniem wygląda absolutnie pięknie. Dajcie mi znać w komentarzach, czy Wam też się podoba i czy chcielibyście zobaczyć drugą część, bo słuchajcie, ja mam jeszcze potoski i epipremnum złociste, z którymi chcę zrobić to samo. Mogę zrobić to poza kadrem, ale mogę to zrobić z Wami, jeśli jeszcze macie ochotę. Jeszcze takie dwie uwagi przy okazji. Jak sadzicie pnącza, to starajcie się nie zasypywać ich zbyt wysoko ziemią,
tak, żeby liście nie były przykryte ziemią. Bo te liście, które stykają się z wilgotnym podłożem, najprawdopodobniej po prostu zgniją i odpadną. Tak? Więc starajcie się liści nie zasypywać, tylko łodygi. Zawsze taka zasada, że najlepiej jest sadzić na tej samej wysokości, na której były w poprzedniej doniczce. I jeszcze jedną rzecz Wam chciałam pokazać, bo kiedyś ktoś mnie o to pytał. O, kiedyś dostaliśmy zarzut od klienta, że dostał podeschniętą roślinę, więc chciałam Wam coś pokazać. Chodzi o te części. To są takie pochewki, które ochraniają nowo wychodzące liście, no żeby się po prostu nie uszkodziły. I one po jakimś czasie po prostu przysychają. I to jest absolutnie normalne. Możecie taką pochewkę, jak już widzicie, że jest taka sucha jak łuska cebuli, po prostu oderwać, żeby Was nie denerwowała, albo może zostać. Tak wyglądają te pochewki, że tak powiem, świeże, jak jeszcze spełniają swoją funkcję. Widzicie, tutaj wyszedł nowy fragment łodygi, nowy liść, no i ta pochewka po prostu go osłaniała i ona za jakiś czas sobie właśnie zbrązowieje i odpadnie, albo możecie ją też zostawić. I osłonka. Do tego Brazila dobrałam taką osłonkę kamienną, która jest szara i taka ma taki efekt, że jest niby stara, tak? Że coś tutaj się jest pozdzierane i tak dalej. Bardzo mi się, w ogóle lubię tą osłonkę i podoba mi się efekt taki kontrastu, że osłonka jest taka szara, stonowana, gdzieś tam trochę terakotowa też, a ten Brazil jest taki intensywnie zielony, z bardzo jeszcze no, takimi lemonkowymi wstawkami, więc stwierdziłam, że to będzie ładnie ze sobą kontrastować i że ta szarość doniczki, osłonki będzie podbijać jeszcze tą barwę rośliny. Stąd taki właśnie dobór klucza. Tak też możecie dobierać. Niekoniecznie to musi być tak, że muszą się powtarzać kolory rośliny na osłonce. Wtedy efekt jest taki bardziej stonowany. Ale możecie właśnie pójść w kontrast i sobie skontrastować szarość z taką intensywną zielenią. No dobra, to właściwie tyle. Ja jestem już szczęśliwa, idę zaraz je gdzieś ustawić, pokombinować i zrobić sobie nową kawę, bo jednak mam tam zdecydowanie za dużo ziemi. Do zobaczenia, cześć!